Marcin, Paweł, cześć. Słuchajcie, dzisiaj opowiemy Wam, zgodnie z zapowiedzią z pierwszego odcinka, o maluchu. Nie będziemy opowiadali całej historii... Poczekaj, poprawi listwę. Tak, bo taki niemedialny jest. Okay. Nie będziemy Wam opowiadali całej historii polskiego Fiata 126P. Zresztą większość pewnie osób ją zna. Chociaż pojawiły się wpisy pod pierwszym filmem, że mamy kolegę, który nie jechał maluchem, którego zapraszamy tutaj do nas. No, pojawiały się takie osoby. Tak. To jest ciekawe doświadczenie. W końcu tylny napęd, silnik z tyłu, chłodzony powietrzem. Także identyczne rozwiązanie techniczne jak w czym? Jak w Porsche. Proszę bardzo. Tak. Porsche 911. No, może takie polskie. Trochę skromne jak na nasze możliwości, ale to jest miś na nasze możliwości. No tak. Ale auto, słuchajcie, kiedyś było obiektem westchnień wielu osób, no bo tak naprawdę umożliwiało samodzielne poruszanie się, nie? Tak, bardzo długo trzeba było czasami czekać na ten samochód, też były takie czasy. Ale wróćmy do naszego konkretnego auta. Marcin, auto z roku? Wersja FL, 93 rok. Ciekawe, samochód jest po pierwszym właścicielu, konkretnie właścicielce. Kilka wizyt musiałem u pani wykonać, żeby zgodziła się sprzedać ten samochód. Co ciekawe, a samochód był blisko mojego miejsca zamieszkania i to jest też plus, jak szukasz klasyka. Tak, no bo... nie generujemy kosztów na jakieś dalekie podróże, wyjazdy. Tym bardziej, że nieraz taki wyjazd to jest pół wartości takiego auta, więc warto szukać samochodu blisko, jeśli oczywiście jest taka możliwość, chociaż nie zawsze nam się to udawało, nie? Tak, no nasze podróże tutaj, zarówno te całodzienne, jak i całonocne. To temat na oddzielną opowieść. Generalnie samochodzik w stanie... trudnym. Blacharsko, chociaż mechanicznie auto bardzo mile potrafi nas zaskoczyć, prawda? 60 kilka tysięcy przebiegu oryginalnego. Tak, mechanicznie zaskakuje nas przede wszystkim tym, że te wiosenne wybudzenia tego auta nie są jakimś dużym problemem, tak? Wystarczy świeże paliwo. A wiesz co ostatnio zauważyłem? Autem, dopompowanie kół i jedziemy. Że ten samochód ma z przodu oponę 100 mil Olsztyn D124. Co by mogło sugerować, że jest to pierwszy montaż. Tak jak wyjechało auto z fabryki, chociaż nie wiem czy pamiętasz, tutaj zwrotnice były takim dość kłopotliwym elementem. Ale nie jeździłbym na tych oponach. Generalnie no, wjazd do garażu i wyjazd może być, ale to chyba wszystko. Do naszych tutaj potrzeb te opony wystarczą. Słuchajcie, wersja FL. Duży wlot, szeroki zderzak, zarówno z przodu jak i z tyłu. Szerokie zegary. Duża deska rozdzielcza, ale to może przy okazji wnętrza opowiemy. W tym samochodzie mamy światło cofania, światło przeciwmgielne, podświetlenie tablicy rejestracyjnej. No i co? Ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie tylnej szyby, tak, tutaj ogrzewana tylna szyba. Uchylane boczne szyby, to już było. Uchylane boczne szyby i silnik tego samochodu. Silnik, który, no tutaj niewiele się zmieniało przy tym silniku, pamiętasz Marcin? Taką absolutną nowością i fajną rzeczą, która tutaj była, to fakt, że pojawił się wreszcie alternator, a nie prądnica, prawda? Czyli już troszeczkę lepiej Paweł, się... a moglibyśmy go na chwilę posłuchać? Ja go uruchomię. Oczywiście. To ma bardzo fajny dźwięk. Specyficzna prądnica. I posłuchajcie go. Dodaj mu trochę gazu. Dwa cylindry chłodzone powietrzem. Przypomina mi się moja... Wiesz, że ja w maluchu na tylnej kanapie potrafiłem stanąć na nogach? Pamiętam taki okres. O rano. Pierwszy samochód mojego taty to był właśnie maluch. Pamiętam, że stałem na tylnej kanapie, teraz to się nie uda. Myślę, że maluch był w większości polskich rodzin pierwszym samochodem, bardzo długo użytkowanym przez rodziny. A jak mówimy o dźwiękach, to jeszcze jeden dźwięk charakterystyczny. Pamiętasz to, Paweł? No tak, zamykanie tylnej klapy taka. No taka puszka. Jeszcze raz. Taka puszka blaszana. Słuchajcie, auto, jeśli chodzi o budowę silnika, bardzo mało skomplikowane. Ciekawostką w tym samochodzie jest fakt, że samochód posiada dwa filtry: filtr powietrza, filtr paliwa. I nie ma filtrów oleju, tak? Więc tutaj trzeba było dbać o to, żeby ten olej był w miarę świeży. No taki odśrodkowy, nie? Taki odśrodkowy, tak, bo jest filtr oleju ukryty pod osłoną rozrządu.
mało kto pamiętał, to raczej przy wymianie łańcuszka rozrządu, tak? Bo tutaj jest silnik na łańcuchu, nie na pasku. Poczekaj, kartkę zauważyłem. Tak? Wymiana oleju 66 tysięcy. Patrz, oryginalny ma przebieg. O, no to ma niecałe 1500 km od wymiany oleju. Kurczę. Tylko że wymiana oleju była, wiesz, w którym roku? Oj! Lipiec 2017. Czyli całkiem niedawno, jak na większość samochodów, które tutaj będziemy prezentowali. Tak, czyli olej trzeba by było też wymienić przy okazji jakiegoś tam serwisu. Zwłaszcza, że tu wchodzą ile? 2 litry? No jak, tak, troszkę to... Także auto bardzo ekonomiczne. W ogóle fajny samochód jako na pierwszy samochód, nie? Jako klasyk. Bo bardzo dużo rzeczy można zrobić samemu. Tak, tylko trzeba przezwyciężyć pewną klaustrofobię i pozbyć się lęków, jeżdżąc po normalnych drogach przy współczesnych samochodach, które są w tej chwili dużo większe niż ten konkretnie mały Fiat. No i hamują lepiej, przyspieszają też dużo lepiej. Cztery hamulce bęblowe, zarówno na osi przedniej, jak i osi tylnej. Ciekawe, że w ogóle koła to 12 cali, czyli bardzo małe. Bardzo małe kółeczka, tak? Jak do jakiegoś skutera w chwili obecnej. Ale wracając do tego modelu, zobaczcie, jaką on ma fajną tapicerkę. Tapicerka składa się nie tylko z tego skaju, o którym można było się poparzyć. Pamiętasz, jak się wsiadało do małego Fiata wygrzanego na słońcu latem? Tak, czy dużego Fiata. No, człowiek wsiadał i skwierczał jak skwarka na patelni. Można było się poparzyć. Z kolei w zimę to strasznie było zimno. A tu są takie wstawki materiałowe, widzisz, Paweł? Tak, to no naprawdę jest ciekawe. Welur i jest ta Skaja. Kolor dość nietypowy, tak? Bo pamiętasz, jakie były kolory tapicerki w maluchu? Czarna. A we wcześniejszych mój tata miał brązową taką fajną. Zielona, no była, ale to rzadko. No i ma jeszcze zagłówki, zobacz. Oj, i to tak, fabryczne, bo oryginalne jeszcze folia. Jeszcze folia tutaj na on był, zagłówkiem. On miał pokrowce, ale ja zdjąłem, żeby te fotele podjechały trochę. Marcin, ale ten zagłówek to tak jak patrzę, to raczej nie było to szczęśliwe rozwiązanie. Bo chyba tym zagłówkiem można było wypchnąć przed nią szybę, jak się odchylało potem, żeby wsiąść. No jakbyś tak dość energicznie go... To faktycznie. No, zwłaszcza, że szyba jest na uszczelce. Troszkę ogranicza tutaj możliwości, jeśli chodzi o wsiadanie do tyłu. Ale... No właśnie, powiedziałeś, jeszcze... że stałeś kiedyś w małym Fiacie z tyłu. Jeszcze zobacz, on ma pasy z tyłu nawet. Z przodu tak, pasy ale... bezwładnościowe. Zobacz, z tyłu. Ale pasy z tyłu są bez takiej możliwości jak tutaj z przodu. Nie są bezwładnościowe, tylko właśnie takie, gdzie trzeba było ustawić sobie ten pas do swojej postury, do swoich gabarytów. Tak, nie ma z tyłu zagłówku, bo chyba tylne zagłówki w Elegancie weszły. Ale ja spróbuję usiąść. Paweł, tak, chodź tutaj. Do przodu, zobaczymy, czy się zmieścimy po latach. Czy to jest dobry pomysł na klasyka? Zresztą w ogóle dlaczego ja mam z tyłu? Dobra. Wsiadaj. Stałeś tam kiedyś. Pamiętaj. Nie da się. Tego się trzymaj. Nie da się. No to odsunę ci fotel. Tak, mógłbyś go przepchnąć kawałek. Dobra. No. No teraz jest okej. Okay. Nawet jest, mam miejsce, zobaczcie. Jest okej? Okay. On jest czteroosobowy, nie? No, tak. Dobra, siadaj. Dobra, skoro samochód, tak naprawdę 2 plus 2. Oczywiście opadająca pod spinkę. No wsiadł. No dobra, dawaj, zamierzam. Jeżeli nie zepsuje ci kolana, to spróbuję zamknąć. Trochę wystałem. No. No i słuchaj, możemy jechać. No nie wiem, ja bym chyba nie chciał tak podróżować. Do Zakopanego ile? Z 8 godzin 10? Pewnie by tak się zeszło, nie? Długo byśmy jechali. Prędkość podróżna 80. No. Ale... Dobra, Paweł, powiedz teraz, ile jechałeś maluchem najszybciej? Uwaga. No, z tym wiąże się pewna anegdota. Bo zostałem kiedyś zatrzymany przez policję. Nie zamykaj drzwi. Polonezem panowie stali. Zatrzymali mnie z pomiaru prędkości. Nie. Wykazałem tam na radarze zegarowe ich pomiarowe 138 km na godzinę. Oczywiście te kontrole kiedyś inaczej wyglądały niż obecnej. Bo przecież pamiętasz, że było trzeba uchylić tą tylną klapę. Panowie tam zaglądali, każdy był znawcą, bo te samochody naprawialiśmy w większości przypadków własnoręcznie. Wymagały napraw doraźnych. Ale panowie policjanci po negocjacjach ustaliliśmy, że jak do 100 km na godzinę maluch będzie szybszy od Poloneza, to rozstajemy się bezkosztowo. Byłem szybszy o mniej więcej pół długości małego Fiata przed tym Polonezem do 100. Naprawdę 130 na godzinę tym maluchem? 138 km na godzinę. To musisz kiedyś opowiedzieć o tym. No, był to kawał przygody. Ja wolę nie pamiętać, zwłaszcza teraz, jak wsiadam z innych samochodów, wsiadam do małego Fiata, to wolałbym nie pamiętać, co ja tym samochodem robiłem. Tym bardziej, że Paweł, usiądź za kierownicą, pokażę wam, gdzie znajdują się nogi kierowcy w tym samochodzie.
Tutaj jest przestrzeń bagażowa. Powiedzmy, że jakaś torba nie za duża by się zmieściła. Paweł, pokaż, gdzie ty masz nogę tu. No, tutaj znajdują się stopy kierowcy, zobaczcie, mniej więcej tutaj. A więc to jest przestrzeń strefy zgniotu, gdzie tak naprawdę tutaj jest tylko element blaszany, bo tutaj nie ma żadnych mechanicznych rzeczy poza resorem wzgórzem. A więc samochód bardzo, bardzo niebezpieczny, jeśli chodzi o zderzenia czołowe. Dzisiaj samochody są tak konstruowane, że zderzenia czołowe to jest najpotężniejsza część samochodu, nie? Natomiast tutaj maluch był odporny na uderzenia tylne? Ty masz większe doświadczenie, jeśli chodzi o kolizję. Wiesz, albo ktoś tam na górze miał litość dla mnie i dla moich kolegów, którzy ścigali się małymi katami, ale ty też jeździłeś maluchem, tak? Ile maluchów zamordowałeś? No miałem trzy maluszki. Trzy maluszki, tak? I ja bezpośrednio z malucha przedniosłem się, słuchaj, do BMW E21 323i. Jedyna cecha wspólna to, że był tylny napęd, tak? Ale może tutaj skoncentrujmy się na naszym małym Fiacie. Bardzo uciążliwy był w maluchu okres jesienno-zimowy. Dlaczego? Mój tata stawiał jesienią na kołki samochód. I dopiero po marszu pierwszomajowym przyszliśmy do garażu, zdejmował go z kołków i się jeździło. Także spoko. No ja pamiętam, jak spotykałem sąsiadów w bloku, w którym mieszkałem. I chyba to jest takie wspomnienie z małego Fiata z zimy. Ci sąsiedzi podróżujący z akumulatorem do domu, żeby nie spał w zimnie, żeby można było go rano uruchomić i te procedury, celebracje. Notabene akumulator jest tu. Tak, akumulator umieszczony z przodu. Także więc przy uderzeniu dostaje centralnie strzał w akumulator. Akumulator, koło zapasowe, podnośnik. I to wszystko, co. Może wyjaśnijmy, co to znaczy, że samochód stał na kołkach, Paweł, bo może młodsi widzowie nie wiedzą, co to w ogóle jest. Tak, samochody były podstawiane na ten okres garażowania, żeby odciążyć zawieszenie, odciążyć opony, żeby opony się nie odkształciły. No i stał sobie. To w ogóle zobaczcie, jakie było inne podejście do samochodu kiedyś. Samochód był tak dużą wartością, że naprawdę o ten sprzęt się dbano, szanowano, żeby on służył latami. Nie tak jak dzisiaj, nie Paweł? Tak. Dwa, trzy lata i już, hej, następny, kolejny. Tak? Kiedyś samochód naprawdę był takim członkiem rodziny przez wiele, wiele lat. I ten samochód, tak jak już mówiłem wam, od pierwszego właściciela też był członkiem rodziny wiele, wiele lat. On jest kilka lat u mnie, a więc 93 rok, ile 27 lat? 27 lat, tak? A za 3 lata będzie pełnoprawnym zabytkiem. No, jeśli oczywiście trochę tam wprawny blacharz przy nim popracuje. Tak, to musi być zapaleniec. Jakby to klasyk powiedział, kilka niedociągnięć jest. No tak, tak. No samochód bardzo mało skomplikowany. Zobacz, Paweł, instalację elektryczną, tak? Bo tutaj tak naprawdę kilka bezpieczników i to też ciekawostka, bo taki to jest cała instalacja elektryczna. Nie spotkamy. Kilka drucików, kilka bezpieczników rurkowych i to wszystko, co i to co jest spotkamy. Rozwinięty samochód, bo ma dmuchawę, ma światło wsteczne, ma ogrzewanie tylnej szyby, ma światło przeciwdźwigowe. No, to jest debeszczak wśród maluchów. Marcin, i co ma jeszcze z takich ciekawostek? Elektryczną pompkę do płynu do spryskiwacza. Tak, tak. Tak, to jest. Pierwsze maluchy miały wciskane, że kierowca musiał sam pompować, słuchajcie, ciśnienie, żeby. To było ciekawe. Niestety nie mamy takiego samochodu, żeby wam pokazać. Może kiedyś? Może kiedyś takie auto pojawi się w naszym programie, który właśnie chcieliśmy zakończyć, zamykając przednią pokrywę. No i były dwie szkoły. Albo robiło się to w ten sposób. Idealnie. Też dźwięk tych. Tak. Albo gdzieś dokładało się klapę i próbowało się ją docisnąć. Słuchajcie, dziękujemy ślicznie za cierpliwość, za obejrzenie filmu i zapraszamy na kolejny, w którym zajmiemy się MZ-ą może. No dobrze, weźmiemy na warsztat MZ. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, cześć.